Szanowni Państwo, konferencja prasowa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz premiera Kanady. Panie prezydencie, bardzo proszę. Szanowny panie premierze, szanowna pani wicepremier, szanowni państwo ministrowie, wszyscy szanowni państwo, przede wszystkim chcę wyrazić wielką radość i satysfakcję z tego, że dzisiaj możemy się spotkać tutaj z panem premierem Kanady, Justinem Trudeau, z kanadyjską delegacją i rozmawiać o tych kwestiach, które w tym momencie są tak bardzo ważne. Ta obecność dzisiaj naszych sojuszników ma, można powiedzieć, podwójny charakter. Z jednej strony to wyraz jedności euroatlantyckiej, to wyraz wsparcia sojuszniczego, politycznego, ale też trzeba pamiętać o tym, że to właśnie nie kto inny, lecz Kanada od razu na samym początku konfliktu przysłała tutaj do nas, do Polski, w rejon w pobliżu granicy z Ukrainą swoich żołnierzy, żeby dodatkowo wsparli wszystkie działania humanitarne i wsparli także i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To żołnierze kanadyjscy, którzy dzisiaj stacjonują w Szczecinie w dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, to żołnierze kanadyjscy, którzy stacjonują w Elblągu, to wreszcie obecność żołnierzy kanadyjskich jako reprezentantów państwa ramowego w ramach Enhanced Forward Presence na Łotwie, gdzie w ramach właśnie kontyngentu tworzonego przez Kanadę stacjonują i strzegą bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, także i nasi polscy żołnierze ramię w ramię z żołnierzami kanadyjskimi. A więc to z jednej strony wyraz politycznego wsparcia dodatkowo obok braterstwa broni i obecności kanadyjskich żołnierzy tutaj w naszym rejonie, którzy wspierają, budują architekturę naszego bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony to także i wyraz naszego wspólnego braterstwa z Ukrainą i z broniącymi swojej wolności, niepodległości, suwerenności Ukraińcami, którzy każdego dnia walczą przeciwko rosyjskiej napaści, przeciwko brutalnej sile, z którą Rosja próbuje odebrać im wolność. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że nie gdzie indziej, ale właśnie w Kanadzie mieszka wielka mniejszość ukraińska, która ma swoje głębokie, z jednej strony już zakorzenienie w Kanadzie, ale z drugiej strony są to ludzie, którzy cały czas pamiętają o ojczyźnie swoich ojców, swoich dziadków, pradziadków, którzy podtrzymują tradycje i którym na ojczyźnie przodków ogromnie zależy, którzy cały czas utrzymują bieżące kontakty ze swoimi rodzinami na Ukrainie i którzy stanowią dużą i niezwykle wartościową część kanadyjskiego społeczeństwa. Także ta obecność dzisiaj pana premiera i delegacji kanadyjskiej jest właśnie wyrazem wsparcia dla nich, wyrazem wsparcia ich dla tych, którzy na Ukrainie o tą wolność walczą. Zresztą nie jest dla nikogo tajemnicą, bo pokazują to telewizje z całego świata, że obywatele Kanady, nie tylko mężczyźni, ale także i kobiety, przekraczają naszą granicę, udając się na Ukrainę po to, by wesprzeć szeregi obrońców Ukrainy i po to, by Ukraina była państwem wolnym, suwerennym i niepodległym. O tym między innymi, czy może przede wszystkim, rozmawialiśmy z panem premierem, w jaki sposób wesprzeć Ukrainę, czego Ukraina potrzebuje. Dziękuję panu premierowi jako prezydent sąsiedniego państwa, państwa, które dzisiaj przyjmuje setki tysięcy, już ponad milion, prawdopodobnie 500 tysięcy uchodźców z Ukrainy, którzy są w tej chwili na naszej ziemi w Polsce, którzy cały czas są przyjmowani w polskich domach, we wszystkich miejscach, gdzie mogą przetrwać ten bardzo trudny czas. Dziękuję panu premierowi i władzom Kanady za wsparcie, którego udzielają. Dziękuję za rozmowę, którą z panem premierem odbyliśmy 2 tygodnie temu, kiedy pan premier do mnie zadzwonił, zapewniając mnie o tym, że właśnie gdyby doszło do konfliktu zbrojnego, bo to było jeszcze przed wojną, to z całą pewnością będziemy mogli liczyć na wsparcie Kanady i dziękuję za to wsparcie militarne. Bardzo liczymy, że w przypadku, gdyby się okazało, że no już nie radzimy sobie
z tym kryzysem uchodźczym, a prawdopodobieństwo takie jest niestety bardzo wysokie, bo jeżeli nadal będzie tak duży napływ uchodźców, jak w ciągu tych ostatnich 12-13 dni, no to proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że to jest 100 tysięcy ludzi dziennie. Więc to jest rzeczywiście coś, czego Polska nigdy do tej pory nie doświadczyła. Staramy się znaleźć miejsce dla każdego, staramy się pomóc każdemu. Tu ogromne serce, które okazywali przez te dni moi rodacy, którym ogromnie dziękuję przy każdej okazji za to, że są tacy, jacy są i w tej trudnej bardzo sytuacji potrafili się znaleźć jako bracia i dobrzy sąsiedzi. To jest niezwykle ważne dla nas także i na przyszłość współistnienia naszych narodów. Wierzę w to głęboko, że za naszą wschodnią granicą nadal będzie trwała niepodległa, suwerenna, niepodległa Ukraina, silna, która będzie naszym sąsiadem i która będzie dla nas bratnim państwem, gdzie ludzie będą się nawzajem szanowali i darzyli sympatią, współpracowali ze sobą, przyjeżdżali do siebie, robili razem interesy, rozwijali się gospodarczo i że następne lata, mimo tej tragedii, którą w tej chwili przeżywa naród ukraiński, będą dla nich latami znacznie lepszymi, czy może mam nadzieję najlepszymi w dotychczasowej ich historii. Wierzę w to głęboko, rozmawialiśmy też o tym z panem premierem, że znajdą się fundusze na to, by odbudować wszystko to, co zniszczyły rosyjskie bomby, to co niszczą rosyjskie bomby codziennie. Rozmawialiśmy z panem premierem także o tym, że zbrodniarze wojenni muszą być bezwzględnie ścigani. Polska wspiera prokuratorów międzynarodowych w poszukiwaniu, w tej chwili zbieraniu dowodów zbrodni rosyjskich na Ukrainie. Nie ma co ukrywać, to są zbrodnie noszące znamiona ludobójstwa, bo jeżeli ktoś atakuje szpitale położnicze pełne ciężarnych kobiet, jeżeli ktoś bombarduje domy mieszkalne, osiedla mieszkalne, gdzie nie ma żadnych instalacji wojskowych, jeżeli ktoś niszczy, pali budynki mieszkalne, jeżeli ktoś zabija zwykłych cywilów, to są po prostu zbrodnie wojenne. To są zbrodnie wojenne, które noszą cechy ludobójstwa, bo zmierzają do zwykłego wyeliminowania, wytępienia ludności cywilnej. Wierzę w to głęboko, że zbrodniarze odpowiedzą za to przed Międzynarodowym Trybunałem i że wspólnota międzynarodowa będzie umiała to zrobić skutecznie. W każdym razie chcę zapewnić, że my Polacy pomagamy ze swojej strony, jak to tylko możliwe, aby prokuratorzy międzynarodowi mogli te dowody jak najsprawniej zebrać i żeby te procesy rzeczywiście mogły zacząć się toczyć, żeby sprawcy zbrodni zostali ukarani. Proszę Państwa, rozmawialiśmy również o funduszach na odbudowę. Ja wyraziłem nadzieję, że te fundusze będą mogły płynąć z Unii Europejskiej, że Ukraina zostanie przyjęta, zostanie jej nadany status kandydata do Unii Europejskiej, tak jak wystąpił o to pan prezydent Wołodymyr Zełenski, którego wystąpienie ja poparłem wraz z 9 innymi prezydentami krajów Europy Środkowej i krajów Trójmorza. Wierzę w to głęboko, że ten status uzyska i wierzę w to głęboko, że dzięki temu także będzie mogła uzyskać więcej europejskich funduszy na to, by ta odbudowa była realizowana, ale mam także nadzieję, że będą to nie tylko fundusze europejskie, ale że będą to fundusze światowe, że włączy się w to właśnie Kanada, że włączą się w to Stany Zjednoczone. Jak Państwo wiecie, kilka godzin temu rozmawiałem z panią wiceprezydent Kamalą Harris także właśnie na ten temat, że będą potrzebne fundusze na odbudowanie wszystkiego tego, co Rosjanie zniszczą, na to, żeby Ukraina mogła na powrót normalnie funkcjonować i że trzeba zacząć już w tej chwili zbierać te pieniądze, bo wszyscy liczymy na to, że wojna niedługo się zakończy. Panie premierze, jeszcze raz dziękuję za tą dzisiejszą wizytę. Mamy oczywiście oprócz tego jeszcze bardzo wiele normalnych, pozawojennych i pozakryzysowych relacji, ale wszyscy Państwo wiecie doskonale, że to jest dzisiaj to, co dominuje naszą współpracę. Jeszcze raz chcę podziękować za obecność, za danie świadectwa siły i jedności wspólnoty euroatlantyckiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękuję też za wsparcie nas, a przede wszystkim właśnie tych, którzy dzisiaj muszą uciekać ze swoich domów na Ukrainie i tych, którzy na Ukrainie walczą, bo wierzę w to, że dla zwycięstwa i dla budowy pokoju w Europie taka właśnie postawa, jaką Kanada prezentuje, ma znaczenie fundamentalne. Dziękuję też za absolutne zdecydowanie
i za absolutną determinację w zakresie ustanawiania sankcji przeciwko Rosji, różnego rodzaju, przeciwko rosyjskiej gospodarce, przeciwko oligarchom rosyjskim, przedstawicielom władz rosyjskich, po to, by jak najskuteczniej i jak najszybciej doprowadzić do wymuszenia zakończenia walk, a w każdym razie zaprzestania niszczenia Ukrainy i mordowania ludności cywilnej. Dziękuję. The Prime Minister of Canada. Bonjour tout le monde, merci d'être ici avec nous. Thank you for having us here, President Duda. It's a real pleasure to be able to spend some time with you. And off the top, thank you and the Polish people for being so incredibly welcoming to people fleeing Putin's war in Ukraine. L'invasion de l'Ukraine cause de la violence et de la destruction. Najazd na Ukrainę powoduje destrukcję. Dzisiaj dzieci są bombardowane w Mariupol. Widzieliśmy bombardowanie mieszkań. Jest to coś nie do pomyślenia i nie do przyjęcia. Domagamy się natychmiastowego zaprzestania ognia, ażeby cywilów móc ochronić. 2 miliony Ukrainians have fled their homes. It is a refugee crisis. Miliony osób uciekły z kraju. Jest to kryzys związany z liczbą uchodźców, których widzimy chociażby tu w Polsce. Polacy przyjmują te osoby do swoich domów, ale musimy mieć jasność, że Kanada pomoże wam. Nasz rząd podwaja darowiznę na rzecz kanadyjskiego Czerwonego Krzyża i będzie dokładał łącznie 30 milionów dolarów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za te darowizny. Pierwotnie byliśmy zaangażowani do poziomu 10 milionów, teraz zwiększamy to do 30 milionów. Oprócz tego będziemy świadczyli pomoc do wysokości 50 milionów dolarów. Te kwoty już zostały przydzielone doświadczonym partnerom i organizacjom, tak jak the World Food Program, organizacja Save the Children i inne, które działają w tym regionie. Kanada oczywiście chętnie ugości w swoim uchodźców z Ukrainy. 117 milionów dolarów to kwota, którą przydzieliliśmy na specjalne działania związane z imigracją, między innymi przyspieszenie procedur imigracyjnych, aby Ukraińcy jak najszybciej mogli znaleźć się w Kanadzie, a tym samym zmniejszyć obciążenie tych krajów, jak Polska, które tak wiele robią w tym momencie w tym konflikcie. Brak szacunku dla życia ludzkiego ze strony Putina jest nieakceptowalny. Jest jasne, że Putin celowo Canada has joined the largest referral to the International Criminal Court in history and offered assistance to expedite this work. The world will continue to make Putin accountable for his war crimes. Matin, j'ai parlé à la présidente von der Leyen de la Commission européenne. Dzisiaj rozmawiałem z przewodniczącą von der Leyen z Komisji Europejskiej. Oczywiście nadal razem pracujemy, aby pomagać ludziom, którzy potrzebują pomocy, przywrócić stabilność. Ta podróż do Europy była ważna nie tylko dla jedności, ale i dla konkretnych działań, które zamierzamy podjąć, zarówno jeśli chodzi o sankcje, jak i działania wojskowe w łonie NATO, czy EPP po to, żeby się z pomocą naszemu ludowi ukraińskiemu. Her being here to meet with Vice President Harris a little later today. And as always, the transatlantic unity is strong. We stand alongside friends and allies in Europe against Putin's attack in Ukraine and in support of Ukraine's people. The free, democratic, peace-seeking ties that bind us are as strong as ever. Thank you for being here today. And thank you, again, for your warm welcome today. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Thank you. Czas na pytania prasowe. Jako pierwsza pani Aleksandra Rebelińska, Polska Agencja Prasowa. Bardzo proszę. Aleksandra Rebelińska, Polska Agencja Prasowa. Chciałabym zapytać o konkrety dotyczące możliwości przyjęcia uchodźców przez Kanadę. Pan premier powiedział o środkach, ale czy możemy też mówić o konkretnej liczbie osób, która mogłaby zostać ulokowana w Kanadzie? A także chciałabym zapytać o gotowość Kanady do dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO. Czy jest w razie potrzeby taka gotowość, aby jeszcze tutaj więcej żołnierzy przysłać? Dziękuję.
Thank you very much for the questions. First of all, Canada has a long history of welcoming people fleeing violence, fleeing war, or choosing to improve their lives. The fact that we have well over a million Canadians who are proud to claim Polish ancestry is an example of the fact that Canada was built by people coming to the country from all over the world, building a better future for themselves. We have many, many Ukrainian Canadians in Canada already who've been there for generations, and they are eager to welcome friends and family who are fleeing for their lives. So Canada has put forward special immigration measures that will allow people wprowadzamy specjalne środki i rozwiązania umożliwiające szybsze przyjechanie do Kanady, a także ułatwiające podjęcie pracy w studiu. Jestem przekonany, że wiele tych osób będzie mogło po zakończeniu konfliktu powrócić do Ukrainy, ale na pewno wiele osób pozostanie w Kanadzie i przyjmiemy tak znaczną liczbę, jak będzie to możliwe. Jeżeli chodzi o NATO, już teraz ogłosiliśmy wzmocnienie naszego przywództwa w ramach wzmocnionej, rozszerzonej przyjętej obecności w Łotwie. Już teraz przeznaczamy więcej oddziałów, które będą wysyłane do wschodniej Europy. Musimy bardzo wyraźnie to podkreślać. Naszym zadaniem jest obrona nie tylko naszych przyjaciół, lecz również wartości, które łączą nas w świecie demokratycznym. Rule of law countries that respect our citizens and build for a better future is the right path for all of us to be. To jest właściwa ścieżka. Pan Guillaume Saint-Pierre. Bonjour, Monsieur Trudeau. Guillaume Saint-Pierre, Journal de Montréal. Nous vivons en ce moment une crise des réfugiés sans précédent. Il y a des millions de personnes qui sont déplacées. Le Canada en a accepté jusqu'à présent quelques centaines seulement. Ce matin, à la gare de Varsovie, il y avait des centaines, voire des milliers de femmes, d'enfants, d'adolescents qui étaient seuls, qui venaient pas où aller. Hier, devant l'ambassade de Berlin, il y avait des dizaines de personnes qui se sont butées à des portes closes. Pourquoi est-ce que vous ne levez pas les visas sur ces familles-là? On peut comprendre pour des raisons de sécurité que vous ne pouvez pas le faire pour des hommes en âge, par exemple, mais pourquoi pas lever les visas pour ces familles qui n'ont nulle part où aller, peut-être même créer des ponts aériens? What can Canada do to cope with this refugee crisis? Thank you. Tout d'abord, au niveau de la crise des réfugiés, nous avons déjà mis en place des mesures pour accélérer les demandes qui existaient déjà dans le système avant que cette guerre arrive. Mais ça fait 10 jours et on voit tous ces histoires déchirantes de familles, de femmes, d'enfants qui sont en train de fuir pour leur vie, qui laissent derrière eux un pays en guerre, qui ont besoin de notre aide. Który jest akurat w stanie wojny i potrzeba im naszej pomocy. Dlatego też właśnie Kanada met de l'avant des mesures pour non seulement permettre aux gens de venir au Canada, mais de pouvoir venir au Canada avec une piste vers la résidence permanente pour ceux qui ont de la famille au Canada, mais aussi vont pouvoir pas seulement venir au Canada avec des visas réguliers de touristes, mais venir travailler, venir étudier, venir pour contribuer et bâtir une vie pendant qu'ils attendent de décider s'ils vont retourner. On est en train de faire tout ce qu'on peut, próbujemy wszystko rapidement robić, co w naszej mocy, jak najszybciej jest to możliwe, aby przyjąć jak najwięcej osób. W krótkim czasie staramy się wdrażać takie środki, które to umożliwią. Jeśli chodzi o rozpatrywanie tych wniosków, zachęcamy ludzi, ażeby robili to internetem, gdyż inaczej te ludzie przychodzą tylko do ambasady w Warszawie, w Berlinie, próbując uzyskać pomoc. Appliquer de partout en Europe. Chcielibyśmy móc podejmować ich wszędzie w Europie, gdziekolwiek się znajdą, i ratować ich życie. We will continue to step up and to do more
on bringing in refugees to Canada as quickly as possible. Our hearts break for the terrible scenes that we've seen, people fleeing for their lives, leaving behind them all their worldly possessions, looking to be safe, looking to hopefully be able to return one day, but a totally uncertain future. Canada will help. Canada is there to help. We have created rapid application programs so that people can not just come to Canada as visitors, but come to live, to work, to study, pathways to permanent citizenship. These are the things that are needed to stabilize the situation and support as many people as possible. We will continue to do that. In regards to people coming to embassies, our application process is online because it shouldn't be just the people who make it to Warsaw or to Berlin who can come to Canada. People should be able to do it from wherever they are across Europe as they flee Ukraine. Nie musisz przyjeżdżać do ambasady. Szanowni Państwo, muszę opowiedzieć dłuższą historię, żeby odpowiedzieć na pytanie zadane przez pana redaktora. Otóż kilka dni przed wojną, dosłownie dwa dni może przed rosyjską napaścią na Ukrainę, zadzwonił do mnie pan premier Justin Trudeau i jako jedyny ze wszystkich znanych mi, zaprzyjaźnionych ze mną przywódców na całym świecie zapytał się mnie, w jaki sposób będzie mógł pomóc. Zapytał się mnie na początku, co my zrobimy, jeżeli Rosja napadnie na Ukrainę i jeżeli będą uchodźcy, czy my zamkniemy granice. Ja powiedziałem, Justin, to jest, wiesz, zupełnie inna sytuacja niż wtedy, kiedy Białorusini stworzyli nam de facto wojnę hybrydową, migracyjną na naszej granicy z Białorusią, kiedy samolotami przylatywali do nich ludzie z Bliskiego Wschodu, a następnie oni, służby białoruskie, tych ludzi pchały na naszą granicę, na granicę Unii Europejskiej po to, by destabilizować sytuację. A inna sprawa jest wtedy, kiedy Rosja napadłaby na Ukrainę i będą walki, będą ginęli ludzie i będą palone domy, niszczone budynki i ludzie będą uciekali przed wojną. Przecież to jest zupełnie inna sytuacja. Mówię, Justin, oczywiście, że otworzymy granice. Oczywiście, że otworzymy granice i oczywiście, że przyjmiemy wszystkich, którzy będą potrzebowali pomocy. I wtedy pan premier Justin Trudeau powiedział do mnie, Andrzej, to możecie liczyć na nas, na Kanadę, bo my mamy tutaj dużą grupę w naszym kraju ludzi, którzy mają pochodzenie ukraińskie, ukraińskich Kanadyjczyków i będziemy gotowi was wesprzeć. Jak będziecie potrzebowali pomocy, to dajcie znać. I dzisiaj pan premier z delegacją Kanady jest obecny tutaj, więc ja mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś się sprawą interesował do tej pory i był pierwszy w tym zakresie, to był to właśnie pan premier Justin Trudeau, więc nie mam wątpliwości, że jeżeli będzie taka potrzeba, zresztą rozmawialiśmy o tym przed momentem, to Kanada będzie czyniła ze swojej strony wszystko, co możliwe, żeby jak najwięcej tych osób, które będą chciały do Kanady, do swoich rodzin, do swoich krewnych pojechać po to, by przeczekać tą tragiczną sytuację wojenną, a potem być może wrócić z powrotem do siebie na Ukrainę, że Kanada ich przyjmie i będziemy sobie z panem premierem i tutaj z naszymi współpracownikami i służbami z tym problemem radzili. No oczywiście to nie jest tak, że Kanada jest tuż za naszą granicą. Do Kanady trzeba polecieć samolotem. No ale to będziemy szukali możliwości. Po to jesteśmy. Pan redaktor Travis Danrasz. Thank you for taking our questions, Mr. Prime Minister and Mr. President. Prime Minister, you have had the chance to meet face-to-face with many world leaders over the past few days to, among other things, discuss new ideas to stop the Russian invasion in Ukraine. Can you tell us specifically what those new ideas are beyond long-term sanctions that will make a difference to Ukrainians fighting and dying right now? And additionally, were there discussions amongst the leaders and amongst NATO members about a red line when it comes to Russia's potential use of chemical weapons and tactical nuclear weapons? Nieprzekroczalną czerwoną linię, jeżeli Rosja użyje broni chemicznej czy taktycznej broni jądrowej? Poproszę o tą samą odpowiedź też. Przede wszystkim te rozmowy, które przeprowadziłem w tym tygodniu z różnymi liderami w Europie, obracały się wokół tego samego tematu. Władimir Putin popełnił ogromny błąd i
i przegra tę wojnę. Przegra tę wojnę, gdyż zażartość, siła i wytrwałość Ukraińców broniących swojego terytorium jest źródłem inspiracji dla nas wszystkich. Z kolei my, jako przyjaciele Ukrainy, jako sojusznicy w ramach naszego sojuszu, wszystkie kraje, które są zaangażowane w promowanie demokracji i praworządności, Karty Narodów Zjednoczonych, te wszystkie państwa nie mogą pozwolić na to, aby Władimir Putin osiągnął sukces. Wprowadzane przez nas sankcje, cały czas mówimy o intensyfikacji, o zwiększeniu liczby sankcji, które objęłyby większą liczbę przyjaciół i osób popierających Putina. Mówimy o tym, w jaki sposób w dalszym ciągu demonstrować naszą obecność militarną na wschodniej flance NATO i w jaki sposób podnosić ten temat z różnymi krajami na całym świecie. Takie kraje, które czasami uważają, że Ukraina to jakiś kraj na końcu świata, ale dobrze rozumieją charakter neokolonializmu, który stara się praktykować Putin. Naruszenie integralności terytorialnej, suwerenności, brak poszanowania dla wyborów demokratycznych danego narodu. To są wartości ważne nie tylko dla Europejczyków i dla Ameryki Północnej, lecz dla całego świata. I widać to po tym, jak przytłaczającej większości państwa ONZ potępiły agresję Rosji. W dalszym ciągu będziemy działali w tym obszarze, mimo groźb, jakie w dalszym ciągu stawia Rosja. Putin musi mieć świadomość, że konsekwencje jego działań już są poważne. A dalsza eskalacja z jego strony, dalsze zabijanie cywili, dalsze wykorzystywanie problematycznych metod, które kończą się śmiercią cywili, to napotka na zdecydowaną reakcję globalnie, ale także indywidualnie w stosunku do niego. W tym tygodniu przeprowadziłem rozmowy z wszystkimi najważniejszymi liderami państw europejskich i innych, podkreślając w ten sposób, w jaki sposób jedna rzecz jest najważniejsza i jasna. Władimir Putin popełnił ogromny błąd i straty. Przegra tę wojnę, którą rozpoczął. Wskutek odwagi i desperacji dzielnych Ukraińców, dzięki jedności i stanowczości krajów sojuszniczych, którzy nie pozwolą, nie mogą pozwolić i dopuścić do tego, aby Putin wygrał. Gwałcąc reguły międzynarodowe, dokonując najazdu na kraje tuszer. Zrobimy wszystko, Putin face à des conséquences sévères. Ażeby Putin stanął przed konsekwencjami poważnymi tego wyboru, jakiego dokonał, i wszystkich innych złych wyborów, jakie w najbliższym czasie może dokonać. Panie redaktorze, 7 lat doświadczenia pełnienia urzędu prezydenta Rzeczypospolitej, prawie 7 lat, nauczyło mnie jednego, a mianowicie, że zaskakująco efekty polityczne uzyskuje się w wyniku zastosowania bardzo często bardzo wielu bodźców, które z pozoru wydawałyby się mało istotne, a tymczasem te bodźce zsumowane powodują, że jest określony efekt. Tak też staramy się działać w tej chwili w ramach wspólnoty euroatlantyckiej, czyli w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach NATO. To z jednej strony są działania o charakterze politycznym, tak jak dzisiejsza wizyta pana premiera i ukraińskiej delegacji tutaj w Polsce, w Warszawie, tak jak te wszystkie wizyty, które pan premier odbył w ostatnich dniach, tak jak wszystkie nasze rozmowy, które odbywamy z panem prezydentem Joe Bidenem i innymi prezydentami, premierami państw NATO czy szefami instytucji Unii Europejskiej, to wszystkie konsultacje, które ja także odbywam, to także i moje codzienne rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, to wreszcie pomoc, którą Sojusz Północnoatlantycki, kraje Sojuszu przekazują Ukrainie, pomoc humanitarna, pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, wszelkie jej rodzaje. Natomiast jest oczywiście ta czerwona linia, po której
wszyscy stąpają z wielką ostrożnością, bo z jednej strony czynimy wszystko, żeby wzmocnić Ukrainę, albowiem wierzymy, że to właśnie po stronie Ukrainy ta wojna jest sprawiedliwa, a po stronie rosyjskiej ta wojna jest niesprawiedliwa. Albowiem wiemy na pewno, że to Rosja jest agresorem i to Rosja stosuje bandyckie metody wobec Ukrainy i wobec narodu ukraińskiego, a nie Ukraina, bo to Rosja napadła na Ukrainę, a nie Ukraina na Rosję. Napadła Rosja niesprowokowana w żaden sposób, napadła po to, by zrealizować swoje imperialne ambicje. Ambicje, które muszą być ze wszystkich sił zatrzymane, ale muszą być zatrzymane metodami politycznymi, muszą być zatrzymane metodami pokojowymi, albowiem Sojusz Północnoatlantycki jest tak potężny, że gdyby doszło do zwarcia militarnego, to doszłoby do wojny światowej. A nikt z nas nie chce do tego dopuścić, albowiem oznaczałoby to nieszczęście nie tylko narodu ukraińskiego, rosyjskiego, ale także wielu, wielu innych narodów, również i pewnie z tych państw, które nie należą do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest więc naszą odpowiedzialnością, także jako polityków i przywódców, aby do tego nie dopuścić. Ale zapewniam pana, że będziemy stosowali wszystkie środki, które mamy w swoich rękach, polityczne, takie właśnie jak wspomniane przez pana premiera sankcje, czy polityczne działania różnego rodzaju, oddziaływania finansowe, oddziaływania pomocowe, po to, aby pomóc Ukrainie zwyciężyć, po to, aby sprawiedliwość i uczciwość zwyciężyła, a nie cynizm i draństwo. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Pani redaktor Żaklina Skowrońska. Dzień dobry, Żaklina Skowrońska, TVP Info. Chciałabym zapytać zarówno pana prezydenta Andrzeja Duda, jak też pana premiera, w jaki sposób widzą panowie rolę zarówno Polski, jak też Kanady w przekonywaniu państw Zachodu o nakładaniu jeszcze silniejszych sankcji, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Z jednej strony mamy Niemcy, które te sankcje blokują, z drugiej strony na przykład mamy Stany Zjednoczone, o których pan prezydent Duda mówił, że są w absolutnej awangardzie, jeżeli chodzi o nakładanie tych właśnie sankcji. No i co jeszcze musi się wydarzyć, żeby tych nieprzekonanych przekonać? Bardzo dziękuję. Mogę powiedzieć tak. Ja staram się to robić codziennie. Codziennie odbywam rozmowy z przywódcami różnych państw, premierami, prezydentami. Wczoraj rozmawiałem także z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, panem Antonio Guterreszem. Rozmawiałem wczoraj z dyrektorem Światowego Programu Żywnościowego, poszukując różnych możliwości pomocy dla Ukrainy, rozwiązania kryzysu tutaj uchodźczego w naszym kraju, ale oczywiście rozmawiamy także i o kwestiach sankcyjnych. Ja zresztą od samego początku, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę, mówię bardzo wyraźnie, to muszą być sankcje wieloaspektowe. One powinny dotknąć z jednej strony rosyjskiej gospodarki i to w sposób bardzo bolesny, powinny przeszkodzić w biznesie, powinny zachwiać rublem, powinny rzeczywiście w sposób taki, powiedziałbym, piorunujący zadziałać na rosyjską gospodarkę, ale z drugiej strony to muszą być także sankcje wobec ludzi, niestety. To znaczy wobec oczywiście Władimira Putina i jego najbliższego otoczenia, tych, którzy z nim współdziałają, tych, którzy są współsprawcami tej tragedii, która dzieje się w tej chwili na Ukrainie, którzy są za nią odpowiedzialni i którzy mam nadzieję, że odpowiedzą przed Trybunałem Karnym, natomiast za zbrodnie wojenne. Natomiast to muszą być także sankcje, które dotkną po prostu przynajmniej wyższych warstw bezpośrednio rosyjskiego społeczeństwa. Konfiskaty mienia posiadanego przez nich na zachodzie Europy i poza granicami Rosji, to są sankcje na rosyjskie firmy, które działają poza granicami, to są wszelkiego rodzaju instrumenty, które oddziałują na tych, którym do tej pory dobrze się żyło, dobrze i wygodnie żyli sobie światowym życiem. Trzeba im tą możliwość życia światowym życiem teraz odebrać i pokazać, że jeżeli żyją i wspierają państwo, które niszczy inne i odbiera innym szansę na godziwe, normalne życie, na wolność, to będą potraktowani tak, jak na to zasługują ludzie nieuczciwi, ludzie, dla których nie ma miejsca w światowej wspólnocie demokracji i wolności. I don't need to add much to that. I entirely agree with that. I just want to say that
Chciałbym of course, powiedzieć, że we will always have slightly different perspectives from one democracy to the next. Punkt widzenia Vladimir Putin was counting on nieco się różni od siebie i Putin liczył na te różnice pomiędzy nami i miał nadzieję, że to one spowodują, że sankcje będą nieefektywne. Okazało się jednak, że owszem, pewne różnice, niewielkie różnice zawsze istnieją, jeżeli chodzi o punkt widzenia, czy nawet szybkość działania. Niemniej zupełnie jednogłośnie działamy w sposób zjednoczony i zakazujemy kolejnym bankom możliwości korzystania ze systemu SWIFT, co ma ogromny wpływ na gospodarkę Rosji. Uniemożliwiliśmy dostęp do rezerw narodowych przez Bank Centralny Rosji i znowu to jest coś, czego ani Putin, ani żaden Rosjanin nie spodziewał się po nas. I takie zmiany, takie blokady wprowadzamy w różnych obszarach. Zrobiliśmy to w sposób jednolity i skoordynowany. Muszę powiedzieć, że Polska i Kanada należą do tych krajów, które od samego początku najbardziej promowały jak największe, jak najszersze, jak najsilniejsze, jak najszybsze sankcje. Już teraz, po 10 jedynie dniach, widzimy, jak gigantyczny wpływ te sankcje mają na gospodarkę Rosji, na Władimira Putina i na jego popleczników. Już teraz widzimy, że te sankcje mają wpływ na tę nielegalną inwazję. Oczywiście w różnych demokracjach mogą być różnice, jeśli chodzi o cenę perspektyw środków, jakim mogą się posłużyć. I Putin na to liczył na ten fakt, że w warunkach demokracji czasami trudno się ze sobą porozumiewać. Ale znalazł Unię, jedność i ogrom naszej odpowiedzi ekonomicznej, który mu dowodzi, w jaki sposób demokracje stają w obronie zasad, na jakich się zasadzają. SWIFT, Bank Centralny Rosyjski, który jest bardzo głębokimi sankcjami objęty, czy też inne środki, jakie zastosowaliśmy, Polska, Kanada, to są te kraje, które jak najbardziej przykręciły śrubę. Wszyscy działali wspólnie i starają się nadal poszukiwać innych rozwiązań, żeby wykazać Putinowi, że przegra tę wojnę, że już ją przegrał. Thank you. Dziękuję bardzo. Thank you for your attention.